Dzień dobry, ja mam na imię Krishna Kirtan. Dzisiaj moim gościem jest jego świątobliwość Bhakti Abhay Sridhar Maharaj, pierwszy polski wyświęcony duchowny w tradycji Gaudiya Vishnuizmu. Drogi Swami, proszę powiedz nam, jak uzyskać szczęście, jak uzyskać szczęście zgodnie z naukami Twojej tradycji? No tak. Jak uzyskać szczęście zgodnie z naukami naszej tradycji jest zdefiniowane w naukach założyciela naszej tradycji, czyli Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Poprzez swoje życie nauczał on, że najwyższym szczęściem jest doświadczenie czystej miłości do Boga w nastroju służenia Jemu. Nauczał on o tym, że swarupa albo prawdziwa natura żywej istoty jest być sługą Kryszny, sługą Boga. Nityera Swarupa Dasa. Nityera Krishna Dasa. So, możliwe jest to do osiągnięcia wtedy, kiedy zrozumiemy, że służba miłości dla Boga jest istotą naszej egzystencji. To wszystko musi dziać się z własnej i nieprzymuszonej woli. Wtedy określane jest to jako bhakti, czyli jako czysta miłość, jako czyste oddanie, nieuwarunkowane żadną interesownością. To można powiedzieć jest istotą tej całej nauki. Później ona jest bardzo usystematyzowana teologicznie i filozoficznie. Sam Chaitanya Mahaprabhu nie był pisarzem, nie napisał, nie pozostawił za sobą żadnych źródeł pisanych. W zasadzie zostawił tylko 8 wersetów nazywanych Shikshastaka, gdzie w sposób skondensowany wyłożył istotę swojej nauki. Polecił on jednak swoim najbliższym współpracownikom, 6 goswaminom z Wrindawany, aby usystematyzowali oni jego nauki teologicznie i filozoficznie, czyli poprosił ich, aby szukając odpowiednich referencji w Wedach, dali niejako oficjalną wagę jego naukom, ponieważ w Indiach to jest w ten sposób, zawsze było w ten sposób, że Weda albo Wedy uważane są za pisma objawione. Jeśli jakiś nauczyciel naucza jakiejś filozofii, to aby mogła być ona uznana za ortodoksyjną, aby mogła być traktowana poważnie, musi być ona poparta odpowiednimi referencjami, które można znaleźć w pismach wedyjskich, czyli w Wedach, w Upaniszadach, w Puranach i w Aranyakach, w innych traktatach filozoficznych. Także każdy nauczyciel w Indiach, który coś głosi, musi w jakiś sposób wykazać, że jego nauka jest zgodna z tym, co o tym mówią Wedy, które uważane są powszechnie za matkę, czyli matka jest tą osobą, która
wie, kim jest ojciec. W związku z tym Weda uważana jest również za absolutny autorytet. Oczywiście wiadomo, że jest to słowo Boga, więc Pan Bóg jest absolutny, więc zgodnie z tym, co powiedziane jest również w Ewangelii Jana, na początku było słowo, a słowo było Boga i Bogiem było słowo. Innymi słowy, Weda jest samoświetna, jest wszystko, co jest napisane w Wedach, akceptuje się bez jakiejkolwiek dyskusji. Tak to wygląda w Indiach. W związku z tym, będąc tego świadomym, Chaitanya Mahaprabhu zlecił swoim wybitnym uczniom, którzy pochodzili z klasy bramińskiej, ażeby znaleźli odpowiednie referencje i tą jego mistyczną naukę niejako przedstawili w taki sposób, który byłby do przyjęcia. Jiva Goswami jest tym, który jest najwyższym teologiem naszej szkoły, który napisał Shat Sandarbhas, czyli sześć sandarb, sześć takich traktatów filozoficznych, które opisują całość egzystencji Bożej, różne albo wszystkie jego przejawy z różnych punktów widzenia, z odpowiednimi referencjami z pism wedyjskich, oraz Rupa Goswamin, który jest, można powiedzieć, tym, który dał ten mistyczny obraz albo uporządkował mistyczne przeżycia Chaitanyi w sposób zrozumiały dla przyszłych pokoleń. Również używając odpowiednich referencji z Wed, ażeby wskazać, że te uniesienia duchowe Chaitanyi, który był, powiedzmy, czy może być zdefiniowany w kategorii, jak święty Franciszek naszej tej tradycji europejskiej, jako szaleniec Boży. Czyli Chaitanya Mahaprabhu był pogrążony bez przerwy w różnych ekstazach, które manifestowały się na różne sposoby i ci jego współpracownicy, ci jego uczniowie byli zajęci w zasadzie 24 godziny na dobę przez wiele, wiele lat, ażeby utrzymać go, że tak powiem, utrzymać jego duszę i ciało razem, utrzymać go przy egzystencji dla dobra całej potomności. W związku z tym organizowali oni dla niego całą tą sytuację, która umożliwiała mu takie funkcjonowanie, ażeby Chaitanya Mahaprabhu mógł przeżywać swoją ekstazę, a jednocześnie, ażeby było to zrozumiałe później dla innych. To dwie osoby najważniejsze w naszej szkole, które dały pracę. Sześć tych sandar Jivy Goswamiego oraz Bhakti Rasamrita Sindhu, czyli nektar oddania Rupy Goswamiego, Ujjwalani Lamani, czyli praca opisująca szafirową, najwyższą miłość, najwyższą miłość o kolorze szafirowym, która opisuje najbardziej wzniosłe relacje pomiędzy Kryszną i Radą, pomiędzy Bogiem i jego wewnętrzną mocą miłości, pomiędzy Bogiem i jego Shakti, którą my nazywamy Radha, która upostaciowana jest pod postacią pasterki Radhy. Jedną z głównych praktyk duchowych szkoły Chaitanyi jest inkantacja mantry, czy też medytacja. Czym zatem jest mantra, czym jest medytacja? Mantra jest to pewna formuła magiczna, jakbyśmy to mogli powiedzieć prościej tutaj, która ma na celu
opanowanie chaotycznego umysłu. Ponieważ przyjmuje się w filozofiach wschodu, że umysł, który nie jest mózgiem, mózg to jest zupełnie inna rzecz, a umysł jest jakby istotą mózgu, umysł jest tym, co niejako może hamować nasze życie duchowe, jeśli niewłaściwie użyty, albo który może je promować, jeśli jest wyedukowany w należyty sposób. A więc mantra jest to formuła modlitewna albo magiczna, która ma zadanie manas tra, tra opanować, manas, czyli umysł, opanować umysł. I mantry są to transcendentalne dźwięki, które są, mają boską moc w sobie, mają tą moc mogącą dać oczyścić umysł i mogącą dać ukojenie i mogącą pomóc duszy ujrzeć swoją prawdziwą naturę. Ponieważ powiedziane jest, że są dusze są generalnie dwóch kategorii. Jedne są określane jako nityabada, czyli wiecznie uwarunkowane, i drugie są określane jako nityasiddha, czyli wiecznie wyzwolone. Gdzie słowo wieczne należy wyrazić w ten sposób, że nie jesteśmy, nie tak jak w tradycji chrześcijańskiej, że na zawsze i od zawsze, tylko to nitya, to odwiecznie czy wieczyście oznacza, że nie jesteśmy w stanie wyśledzić momentu w historii, kiedy to uwarunkowanie bądź jego brak zaistniało. W związku z tym, tak Bóg żywe istoty i iluzja. Te trzy siły współgrają ze sobą. Mantra otrzymywana jest od guru, od osoby, która jest ekspertem w używaniu tego instrumentu. Mantra służy do medytacji, czyli do doświadczania wewnętrznego oraz do uspokojenia umysłu. Czym zatem jest sama medytacja? Medytacja jest medytacja sensu stricte jest przeżywaniem chwały Bożej. W sensie technicznym dla tego, kto nie jest mistykiem, medytacja może być techniką, za pomocą której poszukuje się spokoju wewnętrznego. A powiedziane, że ten spokój wewnętrzny jest możliwy wtedy, kiedy powstaje pewien kosmos, ponieważ mamy dwa pojęcia z obszaru filozofii greckiej. Te dwa pojęcia to jest chaos i kosmos. Chaos oznacza wszechświat, który jest nieuporządkowany. Kosmos oznacza wszechświat, który jest uporządkowany. Więc mantra albo medytacja przy pomocy mantr służy do tego, aby ten stan rozchaotyzowanego czy pewnego chaosu umysłu ustabilizować i uporządkować. I wtedy w ten sposób stworzyć odpowiednie okoliczności, ażeby to, co jest rzeczywistość, Bóg, Kryszna, mógł się objawić w swojej pełnej chwale. W związku z tym pytanie, w dzisiejszych czasach wielu ludzi poszukuje duchowości, jest zniesmaczonych rzeczami, które oferują religie, zwłaszcza te zinstytucjonalizowane. Czy mógłbyś coś powiedzieć w takim razie, czym jest duchowość według ciebie?
Tak jak powiedziałeś wcześniej, są religie i jest duchowość. Religie generalnie opierają się na tym, aby zapewnić człowiekowi ten spokój wewnętrzny w życiu doczesnym oraz jakąś nagrodę w życiu przyszłym. Do praktykowania religii w tym sensie używa się różnego rodzaju obrzędów, składa się ofiary, używa się różnych inkantacji. Celem jest uwolnienie się od poczucia braku szczęścia i braku spokoju. Pragnie się samospełnienia, jednakże w oparciu o ramy jakiegoś, jakiejś instytucjonalnej praktyki. Może to być wielka religia typu chrześcijaństwo, buddyzm czy islam. Mogą to być mniejsze denominacje religijne, mogą to być w końcu różne mniejsze związki wyznaniowe. W każdym razie, kiedy mówimy o religii, to mówimy o pewnej strukturze, która jakkolwiek używa słowa duchowy, duch, duchowość, to nie jest sensu stricte duchowa, dlatego że duchowość oznacza osiągnięcie stanu samospełnienia, absolutnego zadowolenia, które zamanifestuje się w naszej codziennej egzystencji pod postacią takiej zmiany naszego charakteru i naszego postępowania, że nie będzie to nasze zachowanie czy postępowanie stwarzać niewygody dla innych ludzi, dla innych istot. Będzie to zachowanie, które powoduje, że wszystko, co jest, będzie znajdowało się w harmonii i w absolutnym porządku. I da poczucie nieopisanego szczęścia, którego nie można wyrazić słowem. Jest to szczęście, które musi być doświadczone własnym, osobistym, wewnętrznym przeżyciem. W szkole czytania mówi się o dwóch rodzajach bhakti. Dwóch rodzajach praktyki, tej zewnętrznej i tej wewnętrznej, która nazywa się Vaiti Bhakti i Raganuga Bhakti. Czy mógłbyś wyjaśnić to, czym to jest, jakie są różnice, jakie są podstawowe praktyki w tych dwóch rodzajach bhakti? Bhakti oznacza czystą, niczym nieuwarunkowaną miłość do Boga. Ze względu na nasze uwikłanie codzienność, nie jesteśmy sobie w stanie uświadomić, kim jesteśmy, jaki jest związek pomiędzy nami a Bogiem, czy pomiędzy tobą a mną, pomiędzy żywymi istotami, jak te relacje wyglądają. Nie mamy właściwego spojrzenia na to. To właściwe spojrzenie jest niezbędne, ażeby zostać samospełnionym. W związku z tym tradycja daje pewien opis takiego idealnego stanu, który polega na tym, że rozumiemy swoją pozycję jako bycia częścią Boga, podporządkowaną Mu, samospełnioną wtedy, kiedy służy Mu z miłością i oddaniem, a zrewoltowaną, kiedy pragnie działać dla własnej przyjemności, nie oglądając się na wolę Najwyższego. So, Chaitanya Mahaprabhu, który był samym Krysztą,
Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Narayana. To Chaitanya Mahaprabhu jest samym Bogiem, który pojawił się pod postacią swojego własnego czciciela w uczuciu, w nastroju Radharani, która poszukiwała swojego umiłowanego Krishny. Więc Chaitanya Mahaprabhu miał ciało swojego własnego czciciela, działał jak każdy inny bhakta, jednakże jego nastrój był nastrojem Radharani. Jego nastrój był, jego uczucia były, polegały na poszukiwaniu swojego umiłowanego Kryszny. I tam te przeżycia mistyczne Chaitanyi manifestowały się na najróżniejszy sposób. W każdym razie to jego przeżywanie pełni jestestwa było spontaniczne. Raga znaczy uczucie, które jest spontaniczne. A więc Chaitanya Mahaprabhu był bardzo spontaniczny. Jednakże żywe istoty mają to do siebie, że znajdują się pod wpływem iluzji od czasów niepamiętnych. W związku z tym nie są w stanie ocenić w sposób właściwy swojego własnego stanu, w jakim się znajdują. Dlatego też projektujemy, tworzymy różne nierealne wyobrażenia o samych sobie. Przypisujemy sobie właściwości, których nie posiadamy, tęsknimy za umiejętnościami, które bez uprzedniej, kompletnej, alchemicznej przemiany własnej osobowości są nie do osiągnięcia. Na tym polega, jest to pewna forma właśnie tego uwikłania, że nie wiemy, kim jesteśmy. W związku z tym Chaitanya Mahaprabhu nauczał, że kiedy rozwiniemy czystą miłość do Rady i Kryszny, nieuwarunkowaną żadnym egoizmem, kiedy Boga umieścimy w centrum, a sami udamy się na obrzeża, na peryferium, wtedy znajdujemy się, Bóg znajduje się we właściwym miejscu w naszej relacji i my znajdujemy się we właściwym miejscu. On jest w centrum, my jesteśmy na peryferium. W uwarunkowanym stanie naszej egzystencji to ta relacja jest dokładnie odwrotna. Koncentrujemy się na własnym ego, natomiast w miarę wolnego czasu poświęcamy go w jakimś tam stopniu dla Boga, czy na życie religijne i tak dalej, i tak dalej. Co bhakti oznacza, że to trzeba odwrócić, że trzeba albo przywrócić do naturalnego stanu, gdzie Bóg jest w centrum, a żywa istota jest jak elektron, krąży dookoła tego jądra, które stanowi Bóg. Dwupostaciowy tutaj, jako Radha i Krishna, czyli jako absolut i jako jego pełna część, czyli jako jego siła miłości, którą nazywamy Radharani. Dla tych dusz, które z powodu swojego sukrity, czyli z powodu swoich dobrych dokonań w poprzednich żywotach są w stanie praktykować spontaniczne oddanie, polecana ścieżka ragi, czyli takiego niczym nieuwankowanego, czystego uczucia, które nie jest sformalizowane. Dla tych, którzy z powodu
braku takich zasług w poprzednich egzystencjach, dla nich przeznaczona jest ścieżka Vaidhi, gdzie powiedziane jest, że pod kierunkiem mistrza duchowego praktykuje się to miłość do Boga poprzez pewne regulujące normy i zasady, poprzez wielbienie wyobrażeń Boga, uczynionych z różnych materialnych elementów, jak woda, jak kamień, drewno czy metal, uprzednio konsekrowanych, po to, żeby skupić uwagę czciciela na tą substancją, która znajduje się, to stanowi podłoże, to jest istotą tego bóstwa, czyli na Krysznie. Są jeszcze inne metody tego wielbienia, ale one wszystkie, ponieważ one nie są spontaniczne, ale są usystematyzowane i obwarowane pewnymi nakazami i zakazami. W związku z tym stanowią one inny typ osiągnięcia związku z Bogiem. Związek z Bogiem, według Chaitanyi, odbywa się na różnych, jest uzależniony odbywa się w pięciu różnych relacjach. Relacji neutralnej, relacji jak sługa w stosunku do Pana, relacji jak przyjaciel, relacji jak rodzic albo opiekun i w relacji jako umiłowany i umiłowana. Różne takie relacje, czciciel oraz Bóg, przeżywają ze sobą. W świecie zachodnim ten typ relacji dla ogółu ludzi, którzy uważają się za religijnych, jest nieuświadomiony, ponieważ w zasadzie dzielimy tutaj ludzi na dwie kategorie, na tych, którzy są sekularni, czy wysekularyzowani, i na tych, którzy są religijni, gdzie rozumie się, że jak religijny, to duchowy. Jednakże jest to pewna różnica, jak wspomniałem wcześniej. Co Bhakti Yoga sensu stricte to jest, ma doprowadzić do alchemicznej przemiany naszego jestestwa. Kiedy to się stanie, wtedy możliwe jest osiągnięcie pełni szczęścia, wtedy możemy być samospełnieni. Tak można pokrótce może wypunktować to wszystko. Różnica pomiędzy raga albo raga nuga bhakti i vaidhi bhakti jest taka, że prowadzą one niejako do innego typu doświadczenia wewnętrznego, gdzie uważa się, że to spontaniczne oddanie znajduje się na wyższym poziomie, podczas gdy te obwarowane nakazami i zakazami znajduje się na innym, niższym poziomie realizacji, dlatego że u podłoża raga nuga bhakti leży czyste, spontaniczne oddanie, w którym nie ma żadnej kalkulacji na jakiekolwiek uwarunkowania. Natomiast vaidhi bhakti uwarunkowana jest obawą. To znaczy ten, który praktykuje vaidhi bhakti, robi to dlatego, że tak nakazują pisma objawione, albo że obawia się, że nie przestrzegając tych nakazów i zakazów, jakie znajdują się w pismach objawionych,
znajdzie po prostu się w piekle, czy no w jaki sposób będzie doznała pewne niewygody. Także po prostu chodzi tu o to, że są różne motywacje. Raga Nuga Bhakta, jego jedyną motywacją jest czysta miłość do Boga, ten, który praktykuje, który ma skłonność do praktykowania Vaidhya Bhakti, robi to z powodu obawy. Taka jest zasadnicza różnica między tymi dwoma podejściami do, czy sposobami praktykowania bhakti, czyli oddania. Rozumiem. Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był jego świętobliwość Bhakti Abhay Sridharmaharaj, pierwszy polski wyświęcony duchowny w tradycji Gaudiya Vishnuizmu i rozmawialiśmy właśnie o duchowości i naukach Gaudiya Vishnuizmu. Ja mam na imię Krishna Kirtan. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Jai Shri Radha Shyam. Dziękuję bardzo.